Zobaczcie, co tam się dzieje. Moja mama sobie wyprała, a on sobie usiadł na kocyku, bo to jest właśnie taki piesek. Aha. No chodź. Porozmawiaj, juniorku, z widzami. On wam powie, że dzisiaj był sam w domku, wyszedł na spacer razem ze mną, otworzyliśmy razem kurki. Dzisiaj byłam na terapii za pomocą koni, dzieci autystyczne, dwie terapie, dwie sesje, brałam udział w dwóch terapiach, dwóch sesjach. Nie nagrywam wam tego, bo nie mogę, chciałam kiedyś nagrać, ale niestety nie ma takiej możliwości, nie ma pozwolenia, żeby to wszystko poszło na YouTube, bo jest to no, taka, można powiedzieć, sesja terapeutyczna, więc tego się nie nagrywa publicznie, nie pokazuje się takich rzeczy. Mój mąż jest w pracy, Ola jest dzisiaj w domu, Ola dzisiaj chciała się kąpać razem z nami, ale ja no nie bardzo. Byłyśmy w Publixie, kupiłyśmy jedzenie, kupiłyśmy kurczaczka i sushi, zjadłyśmy z Oliwką sushi i z babcią. Moja mama nie lubi sushi, wolała kurczaka, mojemu mężowi kupiłam kurczaka, bo mój mąż bardzo lubi mięso. My poszłyśmy do Publixa tylko z mamą, Oliwka została w samochodzie, spała w tym czasie, także takie 40 minut się przespała i teraz poszła do pokoju swojego się uczyć po obiedzie. Bardzo dużo się dzieje w jej szkole teraz przed świętami, więc ma bardzo intensywny czas. Ona zawsze weekendy ma takie z koleżankami na maksa, nocowanie, jak nie u jednej, to drugiej. Wczoraj w weekend nocowało dwóch koleżanek, później wróciły, widzieliście, spały u nas, także ona ma takie bardzo intensywne weekendy, ale już tygodnie ma też intensywne, ale nie rozrywką, tylko właśnie obowiązkami. Wszyscy mi mówią dookoła, że o Boże, co ty chcesz jechać do Disney World w Christmas? To jest szaleństwo, przecież ty będziesz stała w kolejkach po 4 godziny. No i dzisiaj mówię, porozmawiam sobie z Amerykanką, która jeździ do Disney World bardzo często, do Orlando, która tu mieszka przez długi czas na Florydzie. I słuchajcie, mówi mi, słuchaj, ty się w ogóle nie przejmuj, to będzie wspaniały czas, do Disney World to jedź spokojnie, dlatego że w Disney World nie będzie tych kolejek za jakimiś różnymi zjazdami, tylko po prostu tam się chodzi, spaceruje, macie wszystko dostępne, z wszystkiego korzystasz, ale nie musisz stać w kolejce, po prostu sobie spacerujesz, więc myślę, że to jest dobry pomysł. A z tym całym konkursem, takim pseudo konkursem na spontanie, związanym z tym, czy wiedzieliście, gdzie idziemy, no to nikt nie zgadł, bo jeszcze przed publikacją specjalnie sprawdziłam poprzedni vlog z tym, co pisaliście. Pisaliście, że idziemy do Gosi, do Darka, no ale niestety widzieliście, że byliśmy u Artura i u Ewy. Znaliście już ich, ale to znaliście ich tam może z dwóch filmów, także nikt nie zgadł. Ale miejcie się na baczności, bo co jakiś czas, ja lubię bardzo zagadki i co jakiś czas będę wam coś tam pytać się. Lubimy teraz tylko Guess, Prada i nic więcej. Słuchajcie, zgubiłam okulary, które kupiłam w TJ Maxie. I muszę kupić coś. A ja rok temu kupowałam modne w tym, w galerii. U nas są takie przyciemnione. A firmy nie masz żadnej, a tu możesz mieć Pradę, Guessa. No ale nie mam firmy. Kochani, nie, jest to firma. Proszę jest, bardzo, jest proszę bardzo, panie. Proszę bardzo. Jest firma, zobacz. Jaka jest firma? Co to za firma? Numer identyfikacyjny z Urzędu Skarbowego. Też są takie, no ładnie mi. Nie. Jak osa, nie? No. Ja nie mogę, ja muszę mieć... Za duże. To już są inne. No już lepiej, no. To są Guessa. Planet Call. Optycznie jakby podnoszą ci zmarszczki w oczy, że o, takie okay się otwierają. I jestem dziwna taka jakaś. Jakaś dziwna. Jakaś taka, no, rozweselona. Taka A tobie jest dobrze. Może jak to pachnie pięknie, co to za kwiat? Nie wiem, co to za kwiat. To taki hibiskus. Taki jak... Ale jaki ciekawy, jak... no nie? Piękny. Zobaczcie, taki na nóżce. No, ładny. Ja jednak wybrałam te takie skromne, czarne, na co dzień, na farmę i wszędzie praktycznie. Ale słuchajcie, to jest super. Ten zapach jest taki intensywny, fajny. Taki piękny też. To który to jest? Pokaż. Piękny, taki odświeżający, na lato. A my na siebie zawsze. Jak lubisz. Nie, no bo zapach to nie. No, nie? Za piękny, kochany. Mniami. Nie wiem, ile tutaj masz. Chociaż bez cen jest. Bezcenny jest. Nie jest napisane. Po co mają stresować ludzi? Nieraz tak jest, że nie ma, nie? No, nie chcą stresować po prostu. Podejrzyjmy to. Kosztowała $100, a teraz kosztuje 65. Ale jest na zniżce. Czerwona skóra.
chrupeczki. No ja nie lubię, mi tutaj nic się nie podoba. No, pomimo, nie, tak że, pomimo tego, że to jest Alfani. Jakoś... Takie dla ciotek starszych. Materiał jest nie, no super. To jest fajna, to mi się akurat podoba. Taka ciekawa. O, taka no fajna, ale... Ale nie dla mnie. Tutaj wiecie, oni mają też inne upodobania, bo tutaj jest dużo starszych kobiet i dlatego oni muszą wychodzić naprzeciw klientom, tym, którzy tu są. No nie. Słuchajcie, mamy koleżanka, powiedziała, że Krysiu, proszę idź tam, bo ona mieszkała kiedyś w Ameryce, tak? 30 lat. 30 lat i mówi, idź sobie Krysiu na zniżkę do Macy's. I tam znajdziesz 70-80% zniżki, a nawet i więcej. Mamy 70-80%, a ja już mamę ubieram, proszę bardzo. Za $5, 10. Ciekawa jestem, czy ci się coś spodoba, bo to też trzeba umieć szukać, wiecie. Zobacz, jaka piękna koszulka. No, Alfani. Kobieta po 40, proszę państwa. Eliska, jak ładnie. Kochani, z mamą to Alfani. Nie, no na serio. Powiem wam szczerze, że materiał to jest po prostu lejący się. Cudo. I tak jak przymierzysz, to po prostu jakby na ciebie było. $5 z Goodwilla do Alfani za 100. Nie, ale ta też jest fajna, mi się podoba. No i gdzie ty mnie przeprowadziłaś, żebym wydała kupę kasy? O Boże, jak pięknie wyglądasz, ale w czerwonej lepiej. A ja się lubię w tej. No. Proszę państwa, podać wam jakieś zastrzyki. Ale nie, nie, ale mają coś w sobie takiego, tylko no że mają, klapki nie. Nieładnie. Jak rzymianki. Ale ja też tutaj, nie za duża, jakaś taka ciotka. Ta bluzeczka ładna. Taka do dżinsu, super. Mi się podoba. Ja już bym kupiła, kochani, 3 rzeczy. No i co? Co ja mam teraz zrobić? Wydawać kasę? To jest właśnie tak, przychodzi z moją mamą. Słuchajcie, Ola ucieka. Ucieka już. Ale Oliwka też kremy używa na krostki, na to tam jakaś krostka mała się pojawi, to one sobie już tak smarują całą brodę. No, ja to nawet biznesy smaruję, bo mi zmniejszają. No tak, a co macie? Stosujecie maść cynkową. I Ola, i Oliwia, no i ja jeszcze ja też. I jeszcze mama doszła. Bo to najpierw trzeba brzydko wyglądać, żeby być później ładną, no nie? Tak, dokładnie. Dobra. I ona się ukrywa, nie chce być. Tak, przyjdzie jak ja was wyłączę, no. Wyłączę kamerkę. No dobra, czyli rewia mody znowu kolejna. Nie było żółtych spodni. Jak dobrze. Ale widzisz, to mogliśmy kupić motę. Bozia mnie wysłuchała. Ta ładna jest też. Jest ładna. Piękna jest. Ładna. To za mała? Znowu za mała? Z takie hibiskusy, co mi rosną w ogródku. Hibiskus. Będziesz pasował do mnie, bo zobacz, ja mam taką sukienkę. Dobrze ci w niebieskim jest i takie pazury są takie palmy. Tańczył mi wszystko. Koszula w grochy. A ta jest w groszki, ale to jest ta czerwona, co była. A teraz jest biała. O, Krzysztofer. Zamykała. Widzisz, tą masz dobrą. Tą wolę. 16? 16. Już taka jest aż blada od tej nauki, bo dzisiaj się cały dzień uczyła. Nie mam cały tydzień. No, zawalony nauką. To cały czas masz egzaminy, Oliwko? Tak, w tym tygodniu. Testy, egzaminy. No. I teraz sobie przerwę zrobiła i mówi, że jeszcze się będzie uczyła, a jest godzina? Po 10. Poczytam jeszcze sobie te notatki. Pytacie się, co jest innego w tym programie IB? Szybciej to, że... idziemy z programem, mamy więcej, nadrobimy i dodatkowe informacje. W Middle School to ona się nic nie uczyła, tam pracę domową rozwiązała nieraz w szkole. Rozmawiając się z kolegą swoim, powiedział, że też nie lubi IB. Nie? Też ja lubię w sumie, tylko tak jest... No bo słuchajcie, ona siedzi od poniedziałku do czwartku w sumie, siedzisz... w szkole. Praktycznie po szkole siedzisz w domu i odrabiasz często lekcje. Starburst. Dzisiaj spa robimy? No możemy. Zobaczcie, jaka Oliwka jest świąteczna dzisiaj. Domek, drzewka. Essential oil. Chyba wiesz, co to nie jest do kąpieli. Do kąpieli. Perfect to use for massage over to reflex point. Energy center at the body. To co ja robiłam kiedyś, jak miałam zajęcia jogi, to używam dla ludzi, żeby się bardziej zrelaksowali podczas zajęć. Tutaj im dałam na czoło. Pamiętam, i to proszę, ty też tobie też robiłam, no nie? Tak, bo przychodziłam na jogę. Ja byłam instruktorką jogi.
No, to, ale to dla ciebie. Z eukaliptusa, kochanie. I to będziesz mogła sobie wąchać na przykład podczas lekcji. Jak będziesz się relaksowała, no. 10. To ten powinien być. A choinki w ogóle my nie ubieramy? No właśnie, nie ma czasu. Scout elves love to dance. Show your family your favorite dance move. Szukam dalej oferty najlepszej. Kochani, jest późno, wieczór, wszyscy już śpią, jest godzina 12, mój mąż śpi. Krystian, Ola, Gosia, Darek czekają na ofertę, którą ja im podam. No i liczą na to, że znajdę coś dobrego, więc wymagania i oczekiwania są duże. Także staram się wziąć wszystko pod uwagę. Kochani, tymczasem do zobaczenia. Spotkamy się znowu jutro.